Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda, a dzisiaj moim gościem pani Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który dotyczy chyba wszystkich rodziców w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju zresztą, a mianowicie o dostępie dzieci do smartfonów i innych urządzeń, które dają dostęp do internetu. Z tym wiąże się cała masa zagrożeń, zagrożeń nowych, których my jako rodzice często nie, nie znamy, nawet jeżeli sami dorastaliśmy, gdy już jakieś komputery istniały, no to smartfonów przecież wtedy nie było, więc naprawdę nowe zagrożenia, bardzo poważne. I Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii wydała niedawno broszurę Dzieci w Wirtualnej Sieci. Poradnik dla rodziców, w której to broszurze jest właśnie cała ta gama bardzo konkretnych zagrożeń przedstawiona i też sposoby na to, jak te zagrożenia ominąć, niekoniecznie rezygnując w ogóle w całym życiu dziecka z jego korzystania ze smartfona. Pierwsze pytanie, które chyba najbardziej mi się mnie się przynajmniej narzuca, gdy czytałem tę broszurę, pisze pani w broszurze, że korzystanie ze smartfona, takie bardzo ekstensywne, przez dzieci uszkadza mózg. Strasznie mocne stwierdzenie. Rzeczywiście mózg dzieci jest uszkadzany wskutek korzystania ze smartfonów czy innych takich właśnie urządzeń dających dostęp do internetu, gier, etc.? Jak najbardziej. I to nie jest moje osobiste zdanie, tylko mamy na to w tej chwili bardzo dużo badań. Na polskim gruncie zajmuje się tym tematem profesor Jagoda Cieszyńska, z Krakowa zresztą, która bardzo dużo mówi i pisze o tym, w jaki sposób elektronika. Poważnie zaburza rozwój dzieci, jak rzeczywiście fizycznie uszkadza mózg, dlatego że wyrabiają się w mózgu po prostu ścieżki neuronalne, które będą, mogą zostać z dziećmi na całe życie, które są niebezpieczne dla ich zdrowia. Ale czy każde włączenie smartfona uszkadza mózg, czy to chodzi o jakieś konkretne z niego korzystanie? Jeżeli tak, to jakie? Oczywiście nie każde włączenie smartfona uszkadza mózg. Do tego, żeby doszło do uszkodzenia, żeby doszło do zaburzeń, musi już być taki nawyk korzystania ze smartfona, czyli dziecko ma smartfon i go regularnie używa. Co tam się dzieje? Z jednej strony może dojść do uzależnienia, od różnych rzeczy, od, począwszy od gier cyfrowych przez media społecznościowe, w przypadku dzieci to jest przede wszystkim TikTok, do też przebodźcowienia. To znaczy tego, że dostaje mózg dziecka tyle nagłych, ciągle zmieniających się bodźców i dźwięków i zmieniających się obrazów, że sobie z tym nie radzi. Zresztą mózg dorosłego też do końca sobie nie radzi z takim natłokniem zmieniających się wciąż obrazów i dźwięków. Tylko tyle, że my mamy już ten mózg dojrzały i mm, mimo, że to nie jest dla nas dobre, to i przebudźcawia i powoduje, że zaczynamy być bardziej napięci, zestresowani i tak dalej. To u dziecka to może po prostu dramatycznie zaburzyć rozwój. I ten mózg nigdy nie dojrzeje. To jest w takim największym skrócie. Streszczenie całego problemu. A jak w ogóle Polacy, polski dzieci korzystają ze smartfonów i tego rodzaju urządzeń? Oczywiście pewnie większość z naszych widzów albo dzieci ma, albo ma już wnuki, więc trochę to obserwuje też po sobie, czy po własnych dzieciach, czy po ich kolegach, ale to oczywiście jest zawsze obraz wybiórczy, ograniczony do własnej, własnego środowiska. Jak to wygląda globalnie w naszym kraju? Ile czasu dzieci Polski spędzają i w jakim wieku przy tego rodzaju urządzeniach? Od co parę lat Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi takie badania na temat korzystania przez dzieci właśnie z elektroniki, na przykład kiedy dostają swój własny smartfon. Bo też od razu sobie powiedzmy, jak się pyta w tej chwili o telefon komórkowy, to jak się pokaże taki telefon z klapką, z przyciskami, to jest po prostu szok, że coś takiego jeszcze istnieje. Telefon komórkowy równa się smartfon. I tutaj my jesteśmy w takiej niechlubnej czołówce światowej, jeśli chodzi o wręczanie dzieciom własnych smartfonów. Naprawdę? Bo... Polska jest w czołówce? Proszę. Naprawdę, Polska jest w czołówce, tak? Tak, naprawdę. My wręczamy nie... aż 2% rodziców, daje własny smartfon dzieciom, które są jeszcze przedszkolakami, mają 2-4 lata więc to jest naprawdę element, bo to ojejku. Dobrze, podam przykład, bo na przykładach jest łatwiej. Jeszcze przed no w 2018 roku pojechałam na pewne warsztaty szkolenia do Brukseli i przy okazji mieliśmy spotkanie z rodzicami z polskiej szkoły w Brukseli. Na temat właśnie takiej tam zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń elektronicznych i tak dalej. Tłumaczę bardzo dużo, tłumaczę, tłumaczę, na co rodzice mówią, aha, to wreszcie rozumiemy o co chodzi. Co się okazało? Generalnie w Belgii nie daje się dzieciom smartfonów. Po prostu się nie daje dzieciom smartfonów. To jest oczywiste, że się nie daje, że jak idzie do szkoły, to szkoła ma pełną odpowiedzialność za dziecko, nie trzeba co przerwa dzwonić do nich, czy wysyłać smsów, czy wszystko dobrze. I dzieci nie mają smartfonów. To jest naprawdę rzadkość, że dziecko w szkole podstawowej, ja już nawet nie mówię o przedszkolu, ma smartfon. No i te dzieci, rodziców pracujących w Brukseli przyjeżdżają do Polski na wakacje, na jakieś obozy i nagle się okazuje, że to są jedyne dzieciaki, które nie mają smartfonów i reszta patrzy na nich jak na jakieś takie dziwadła, ufolutki, jakieś biedaki, bo ich nawet nie stać na smartfon. I mówią, no tak, rodzice... Teraz rozumiemy, co, na czym polega jeszcze problem, że nasze dzieci niekoniecznie lubią jeździć do Polski na obozy. Dlatego, że to, co dla nich jest normalnością, dla polskich dzieci jest po prostu jakimś cudem dziwactwem. Hmm? W takim razie jaka jest ta skala korzystania i nadmiernego korzystania ze smartfonów przez dzieci w Polsce? To jest trudne do oszacowania, w tym sensie, że że się prowadzi badania dotyczące generalnie korzystania z elektroniki. Na przykład Polski Instytut NASK takie badania regularnie co parę lat przeprowadza i przy czym pyta nie tylko o korzystanie ze smartfona, ale także z innych urządzeń i zadaje te pytania o czas ekranowy młodzieży no, troszeczkę starszej. To nie są właśnie przedszkolaki ani dzieci z klas początkowych, a i tak im, wychodzi im, że ta, ta średnia czasu ekranowego rośnie wraz z im, im bardziej w XXI wiek, tym dłużej czasu przed ekranem. To znaczy w 2019 taka średnia ekran, czasu ekranowego wynosiła 4,5 godziny, a w tej chwili wynosi już 6,5 godziny przed ekranem i to dotyczy polskich nastolatków takich od 11 roku życia. Ten czas ekranowy to jest w 95% właśnie czas spędzany przed smartfonem i to właśnie w czasie nauki zdalnej NASK oszacował, że to było 12 godzin średnio przed ekranem. Według naszych badań Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii to było 9 godzin przed ekranem średnio. Ale myśmy badali, pytali ogólnie, natomiast nask rozróżnił między weekendem, gdzie było te 6,5 godziny, a w czasem lekcyjnym, gdzie było 12 godzin. Tak czy inaczej, te złe nawyki, bo bardzo szybko wyrobiły się złe nawyki korzystania z elektroniki w czasie tych dwóch lat nauki zdalnej, dlatego że Właściwie wszystko przez pewien czas toczyło się przed ekranem. Nauka zdalna, ale też kontakty rówieśnicze, bo nie, młodzież nie mogła wychodzić. Nie wiem, czy jeszcze pamiętamy tą słynną godzinę policyjną do godziny 16, czyli akurat kiedy mogli załapać trochę słońca, to nie można było wychodzić z domu. No i oni mieli kontakty online, zabawy online, rozrywkę online, filmy, gry i naukę online. I przyzwyczajili się też do tego, że na przykład jakikolwiek moment ciszy czy nudy można łatwo zabić, sięgając po elektronikę. I to... Przed, przed pandemią, tej... jak rozumiem też ten problem, chyba występował Też mieli ten wkrótce. problem. I teraz pandemii już nie ma, jak ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych, ale problem chyba pozostaje. No tak, bo już przed pandemią była taka tendencja, żeby sięgać po elektronikę do po prostu zabicia nudy, bo to jest taka łatwa rozrywka, ogłupiająca też mocno. Natomiast w czasie nauki zdalnej to po prostu narosło. Problem bardzo mocno się rozwinął i ten nawyk został w nich do tej pory. Dobrze, ale czy to no, naprawdę to jest aż to... tak straszne, bo tak jak Pani mówiła o tych brukselskich no. dzieciach, które przyjeżdżają do Polski i są postrzegane jako jakieś dziwadła, przecież wszyscy tak robią, kolega ma smartfona, koleżanka ma smartfona, to jest normalne, no a chyba każdy tak sobie myśli, moje dziecko, czy ma 9 czy 12 lat, no nie będzie nic tam złego robiło, to co koledzy, to co koleżanki, to co wszyscy. Tak, to co koledzy, to co koleżanki, to co wszyscy, czyli na przykład będzie korzystało z gier czy aplikacji, które są dozwolone od lat 13, tak, 9-10 latek i to jest nagminne, że dzieci sobie instalują, no właśnie, ja mówiłam już o TikToku, dlatego, że ja osobiście jestem specjalnie, szczególnie cięta na TikToka ze względu na wszystko, co tam się znajduje. To znaczy, A co tam się znajduje? Bo może część naszych widzów tego nie wie. Ja sam też tak umiarkowanie. Z, z takich rzeczy, które nie są związane w ogóle z treściami. Sama, sam sposób działania TikToka, który jest przebodźcowujący. To znaczy aplikacja, w której, którą włączam, natychmiast mi się zaczyna odtwarzać taki kilkunasto, kilkudziesięciosekundowy filmik, bardzo dynamiczny. Jak on dojdzie do końca, to się odtwarza od początku, ale jeżeli go przewinę, to mi się zaczyna następne odtwarzać. To jest po prostu taka to brzmi masa. Jak coś z jakiegoś domu dla wariatów, przepraszam, że tak to ujmę, ale brzmi to szaleńczo. Tak, to znaczy, to jest masa bodźców nieustannie bombardujących mózg człowieka, przy czym wciągających bardzo mocno. To znaczy, bardzo polecam na przykład wykład profesora Jerzego Surmy na temat TikToka. On od strony marketingowca wykorzystującego też media społecznościowe w celach marketingowych opisuje TikToka, ale mówi tam bardzo sporo rzeczy, które warto, żeby rodzice usłyszeli na temat samego TikToka, na temat mechanizmów, które w nim działają. Ja myślę, że taki najbardziej, już przechodząc do treści, profesor Surma mówi... No 80% treści na TikToku to są takie y, ogłupiacze. To znaczy rzecz, taka tania rozrywka. Taka, że można się uśmiechnąć, ewentualnie stoi się na przystanku, autobus się spóźnia i się oglądnie troszeczkę TikToków i y, jest taka tania rozrywka, nie trzeba się na, do tego y, na tym za bardzo koncentrować, prawda, bo w każdym momencie może przyjechać ten autobus czy tramwaj. Y, natomiast y, potem mamy. 5% mniej więcej rzeczy wartościowych, typu, że ktoś tam opowiada o jakimś eksperymencie naukowym, mówi coś mądrego, ale to naprawdę jest 5%. I mamy do tego jeszcze 15% rzeczy, które są po prostu wprost szkodliwe. Chyba taki najbardziej rzecz, która przyciągnęła uwagę rodziców zwłaszcza, to był tak zwany blackout challenge, bo tam sporo jest różnych challenge, czyli wyzwań namawiających, żeby ludzie robili coś i filmowali to i puszczali w TikToka. Blackout, Blackout Challenge polegał na tym, że ludzie się podduszali. I w wyniku tego co najmniej dwoje dzieci małych straciło życie, bo wzięło w tym udział. Była to dwunastoletnia Włoszka. Później był też 11 czy dwunastoletni Brytyjczyk, o którego później bardzo rodzice walczyli, ponieważ miał stwierdzoną śmierć mózgową. Oni próbowali go jednak ratować, się w końcu nie udało. Natomiast to są rzeczy będące zagrożeniem życia. I tutaj ta praktyczna no, pierwsza... Wieku... Powiedzmy, że nasze dziecko tak. jednak zwykle się nie poddusza. Co w takim razie, gdyby pani yy, powiedziała, natomiast... grozi naszemu dziecku, jeżeli ono będzie przez te 6 yy. godzin się w sposób niekontrolowany na swoim smartfonie. Damy mu go i będziemy wierzyć, że wszystko będzie yy. dobrze. Ja, to ja to wrócę do to. tego blackout challenge, czy dlatego, że... Te granice wiekowe, one mają sens, dlatego że 12- czyli 11 dziecko nie jest w stanie ocenić adekwatnie zagrożenia że, że, związanego z wykonaniem czegoś, co zobaczy na ekranie. Czyli to, że 12-11-latek podjął się takiego wyzwania z podduszaniem, jest zrozumiałe rozwojowo. Nie potrafi ocenić tego adekwatnie, że mogę w wyniku tego zginąć. I takich rzeczy jednak na tym TikToku trochę jest. Hmm? A inne sprawy to chociażby mechanizm działania znowu TikToka, który jest trochę odmienny od algorytmów innych, innych mediów społecznościowych czy innych platform. Na YouTubie jak mi się coś spodoba, to później YouTube mi pod, podrzuca rzeczy, które są trochę podobne. Natomiast na TikToku jest tak, że oni podrzucają rzeczy, którymi ja bym się nigdy nie zainteresowała, ale osoby, które są przez ich algorytmy oceniane jako podobne, się tym interesują. I to w tym momencie może być tym ciekawsze, że jest element takiej nowości zaskoczenia. Nigdy bym nie podejrzewała, że to może mnie zainteresować. No i co się okazuje? Chociażby dziecko, które interesuje się jakimiś tam kotkami, jakąś tam powiedzmy K-popem, tak, jakimiś tam grami typu Minecraft i tak dalej, i ogląda rzeczy z tym związane, nagle pokazuje mu się wystąpienie aktywisty transseksualnego czy młodej osoby z zaburzeniem tożsamości płciowej która mówi branie hormonów zatrzymujących dojrzewanie ocaliło mi życie bo przynajmniej mogę być tym kim jestem i mój dead name to powiedzmy tam Lena a jestem teraz Maciek i to jest cudowne i nagle dziecko, które nie miało w ogóle zainteresowań związanych z czymś takim, zaczyna dostawać treści, i to bardzo dużo treści, bo też TikTok zauważa, że to je interesuje, zaczyna dużo dostawać treści tego typu. Jeszcze jedna rzecz to oczywiście kwestia normy językowych, które szczególnie polski TikTok, wulgaryzmy, przekleństwa, bluźnierstwa to jest norma. Już dzieci zaczynają uważać, że to jest taki normalny sposób komunikowania się, że się sypie właśnie bulgaryzmami i zaczynają to stosować, mimo że niby dookoła rodzice są kulturalni, koledzy są kulturalni, nauczyciele są kulturalni, ale jak się spędza 6 godzin dziennie na TikToku, to oczywiście, czy nawet nie na TikToku, bo to... Właśnie, praktycznie bo rozumiem, do, że nie tylko TikTok, TikTok jest problemem. Problem. Jeżeli odetniemy dziecko od TikToka, damy mu smartfona, to chyba jeszcze nie rozwiązuje problemu. Oczywiście, że nie. Generalnie, y, znaczy, bo y, jak zaczynam mówić w ogóle o dzieciach i smartfonie, ludzie zaczynają podejrzewać, że jestem w ogóle antytechniczna i się boję technologii. No, ja się Co boję technologii. Boję się technologii przede wszystkim w tym sensie, że mi się zepsuje na przykład w czasie transmisji, ale z tego można korzystać rozsądnie, ale jest trudno rozsądnie korzystać ze smartfona nawet osobom dorosłym, a dzieci po prostu nie potrafią. To jest na wyciągnięcie rączki. Wyciągam rączkę, odblokowuję, klikam i już mam zabitą nudę, już właśnie mogę sobie zagrać w moją ulubioną grę w przerwie, będąc w ubikacji, w szkole. Tak? A wiele aplikacji też, też po prostu uzależnia, szczególnie gry mają też dużo wbudowanych mechanizmów sprzyjających uzależnieniu. Tak samo media społecznościowe, lajki, shary, to wszystko ma potencjał uzależnieniowy. To nie są neutralne narzędzia, z których można dobrze lub źle korzystać. Można, ale to wymaga ogromnej siły woli, której u dzieci jeszcze nie ma. One nie mają wypracowanej samoregulacji, samokontroli takiej jak dorośli. Część dorosłych, przepraszam, bo też nie wszyscy. W takim razie co powinni robić rodzice? Czy mają zupełnie odcinać dzieci od smartfonów? Czy można ze smartfonów korzystać, gdy idzie o dzieci, ale pod jakąś ścisłą kontrolą, jeżeli tak, to pod jaką? Jak to ogarniać? Ja powiem brutalnie, towarzystwa psychologiczne, psychologiczne, pedagogiczne są zgodne, że taki 13 rok życia to jest minimalny wiek, kiedy dziecko może mieć własnego smartfona. Ale w U nas Polsce wiecznie, dzieci mają wcześniej. Prawda? Średnio, kiedy dziecko idzie do szkoły czy na pierwszą komunię, otrzymuje smartfon. A tak naprawdę do 13 roku życia nie jest w stanie posługiwać się w nim w sposób bezpieczny dla niego, nawet jak powsadzamy ograniczenia. Byłam niedawno na takim szkoleniu dla rodziców przez fachowców z niebezpiecznika robiony, robionych. I właściwie jedna z konkluzji była taka, że wszelkie zabezpieczenia takie technologiczne, które możemy wprowadzać na smartfonach dziecka, są do obejścia. Wystarczy nać ileś tam kluczowych słów i naprawdę to w dziesięciolatek to nie tyle samodzielnie obejdzie, co znajdzie sobie za chwilę trochę starszego kolegę, który mu już to wszystko powyłącza. Więc nie ma co polegać na tym, że my w ten smartfon damy zabezpieczony technologicznie przed różnymi rzeczami. To jest łatwo obejść. To jest łatwo obejść. Tak? Więc tak naprawdę, no, ojeju, ja powiem szczerze, że mi się podoba, mocno przemawia mi do wyobraźni osobiście to, co profesor Manfred Spitzer, zajmujący się od lat nowymi technologiami, mówi. On porównuje smartfona do alkoholu. To znaczy mówi, to jest coś, co powinno się dawać, znaczy powinno, co można ewentualnie dziecku dać, ale w odpowiednim wieku rozwojowym, bo wcześniej to jest szkodliwe. Nie robimy dzieciom czegoś takiego, że no dobrze, to możesz pić, ale pij tylko pół piwka dziennie. To no nie robimy czegoś takiego. Czyli nie dajemy sznapsa po to, żeby się zaprawiło i nie było, i że tak powiem, nie było zafascynowane alkoholem, kiedy już będzie dorosłe i będzie mogło ten, ten alkohol pić swobodnie. A jednak dajemy smartfony, czasami to jest też właśnie tak, taki, taki argument, że dajmy, bo owoc zakazany najlepiej smakuje. No ale jednak z alkoholem tego nie robimy, czy z papierosami, prawda? Tego nie robimy, ale też być może problemem jest podejście państwowe. Alkohol jest zakazany, papierosy są zakazane. Nie można w szkole wypić sobie na przerwie piwa, prawda, pod okiem nauczyciela, bo zapalić papierosa, a korzystać ze smartfona. Owszem, czy nie jest koniecznością, żeby być może tak jak w Belgii, być może tak jak w innych krajach, być może po prostu po polsku, zakazać używania w szkołach smartfonów i jakoś to na poziomie państwowym rozwiązać i ograniczyć? Jak najbardziej, to znaczy pamiętajmy o wychowawczej roli prawa, to znaczy tam gdzie coś jest zakazane, to ludzie i tak będą łamać to prawo, tak? ma, nie wolno kraść, ludzie i tak kradną, ale mają świadomość, że to jest niezgodne z prawem, że to jest złe, ma to swój stygmat, tak? taki, że to jest zła rzecz. I tak samo powinno być ze smartfonami i małymi dziećmi. Właśnie generalnie mówi się o tym 13 roku życia jako takim pierwszym, pierwszym momencie, kiedy dziecko może dostać ten smartfon. To nie do końca też tak, że kończy 13 lat i dostaje smartfon bez żadnych ograniczeń. W tym momencie to już można wytłumaczyć, dlaczego są powprowadzane różne ograniczenia i dlaczego warto z tych ograniczeń korzystać, że to jest dla Twojego własnego dobra, dla Twojego rozwoju po to, żeby, że, no właśnie, żebyś nie nauczył się tylko i wyłącznie, chociażby, ja wracam do tego, zabijać nudy za pomocą różnych rzeczy, które się znajdują na smartfonie, bo jak my, no właśnie, duży temat, ale nuda jest też nam potrzebna, czyli momenty, kiedy nic nie robimy, kiedy musimy sobie wymyśleć, co, co zrobimy, po to, że że to właśnie pobudza kreatywność, pobudza myślenie, rozwiązywanie nieszablonowe problemów, pobudza rozwój mózgu. Więc takie, takie odrobiny nudy, odrobiny zatrzymania dzieciom też są potrzebne. Więc gdzieś jak mają 13 lat, to można już zacząć im to tłumaczyć, tylko jest trudno tłumaczyć, jeżeli się jest tym jedynym rodzicem, który nie daje dziecku smartfona, czy daje ten smartfon z poważnymi ograniczeniami. Ja to też wiem po moich najmłodszych bliźniętach 13-letnich, którzy nadal nie mają smartfonu. A ostatnio syn mówił, że też koledzy w szkole zaczęli na niego zlekko napadać, ponieważ ich rodzice zaczęli wprowadzać jakieś ograniczenia pod wpływem lektury broszury naszej dzieci w wirtualnej sieci. Mówią, ale ta twoja mama to, 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 to wymyślała takie, takie głupoty, takie o! Tak? Więc no właśnie, problem bycia tym jednym rodzicem, który nie daje i później na dziecku też się pewne rzeczy skupiają. Ech. Dlatego warto pani broszurę kolportować w klasie, samemu ją czytać, rozdawać innym rodzicom zaprzyjaźnionym, bo tam jest naprawdę wiele bardzo konkretnych historii, też takich przy, przypadków osobistych, które pokazują tę patologię. Gdyby mogła pani już nie może o tych patologicznych przypadkach powiedzieć na sam koniec, ale o polityce, jaką stosują wobec własnych dzieci szefowie różnych wielkich koncernów, które produkują właśnie smartfony, które wymyślają te wszystkie aplikacje i tak dalej, bo oni jakimś przypadkiem nie dają tej technologii własnym dzieciom. I to jest właśnie dla mnie jeden z takich rzeczy, które powinny nas najbardziej zastanawiać. Dlaczego dzieci, rodziców, z inżynierów z Doliny Krzemowej chodzą do szkół, w których w ogóle nie ma technologii? Nie to, że nie ma smartfonów, ale tam generalnie wszystko się opiera na kredzie, tablicy, książkach, pisaniu. Dlaczego ludzie, którzy tworzą algorytmy? które mają wytworzyć w nas nawyki korzystania, nieustannego korzystania z różnych aplikacji, sami chronią przed tym swoje dzieci. Jak to nikomu nic nie daje do myślenia, no to zastanawiam się, co może ludziom przemówić do wyobraźni. Jeżeli państwo, którzy nas teraz oglądacie, nas oglądacie, to macie usposobienie krytyczne, rzecz oczywista, PCH24 przecież jest oglądany tylko przez takich ludzi, którzy idą jakoś w kontrze do współczesnego świata. Idźmy też w tej kontrze konkretnie, gdy idzie o wychowanie naszych dzieci. Nie dawajmy smartfonów, albo jeżeli nawet to, pod jakimiś bardzo rygorystycznymi ograniczeniami, tak jak jest to proponowane w broszurze Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, mogą ją państwo pobrać za darmo na stronie internetowej tejże fundacji, zachęcam do tego, żeby ją odwiedzić. Pakiet naprawdę solidnych informacji. Bardzo Dziękuję Pani za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby wspierać PCH24. Jak to można robić? Wszystkie informacje pod tym nagraniem i na banerze na Państwa ekranach. Kłaniam się i z Panem Bogiem. Z Bogiem bardzo dziękuję za rozmowę.